Siemaneczko, cześć, witajcie w kolejnym vlogu, ale tego samego dnia po owijaniu, czyli 22 lipca. I chcielibyśmy wam tutaj pokazać, co tutaj się dzieje, Sławek. No co to? Tak jak mówiłem na poprzednim vlogu, nie mówiłem ci tego. No? Co powiedziałem, że jestem aktorem u ciebie. Aha, no to dobrze. No, czyli znowu jadę, mówię, no. Aktor Sławek vlog, czyli Sławek. To super, bo dobre pieniądze aktor zarabia. No właśnie. Ja pierdzielę, muszki znowu, będzie deszcz. No. No, strasznie latają i ślepia też strasznie gryzą. Co tu się dzieje, no nie? No. No, utwardzamy sobie teren. Renówka pracuje w stabilizacji tak zwanej gruntu. A, stabilizacja gruntu? No mówię, stabilizuje się. Stabilizuje się. Renówka też. No, ale w końcu jest wykorzystana. Czwartek, czyli 4 dni. Wykorzystana jest w końcu. Co? Renówka. Co ma cały czas wykorzystać? Tak, ale jest wykorzystana bardziej z surem, jeśli chodzi o takie prace już dłuższe i ciągłe. No bo ona tutaj już który dzień pracuje? 4 dni. Czwarty dzień. No, czwarty dzień. A to jeszcze chyba nie koniec? No chyba jeszcze nie. No bo tak to pracuje, jedynie układa rolki. Dzisiaj nie pierwszy raz, dopiero drugi raz New Holland układał. No. Bo tak to wszystko renówko, bo renówka jest stabilniejsza. Serio tu jest problem z tym? No, będzie deszcz, bo już muszki latają. Ja pierniczę, ja jestem już cały w tych muszkach. Cały podkoszulek, ręce. No, patrzcie, nie uwierzycie, ale patrzcie, co się tu dzieje. Całą rękę mam jedną i drugą. Masakra. Całą twarz. Tak atakują. Jedzie. Co jedzie? Kombajn? A, jedzie z ziemią. No. No i już jesteśmy. Właśnie był kolejny tutaj transport. Został tutaj wysypany. Jak możecie zauważyć, troszeczkę nieco już inna ziemia. Bardziej takich kamieni wapiennych dowiózł. Dość, co tu powiedzieć, no to z takiego brzegu. Także jest tutaj trochę z trawą, z takim bardziej błotnistym. Coś takim bardziej. Co jest? Bierzemy wszystko, ponieważ jak sami widzicie, gdzie taką ziemię dostaniecie? Tak. Bo to jest z drogi. Z drogi gminnej utwardzone. To się szybko uleży i zawsze możemy później coś tutaj robić. Tak. No i oczywiście. W sumie nic nie będę mówił na ten temat więcej. Robią drogę, no i po prostu. No każdy chciałby trochę ziemi, no nie, teraz ziemia jest nawet w cenie. Tak, wiele osób tutaj z okolic chciało, ale no jak się nam udało jako pierwszym brat... No ktoś tam pobrał, swoimi ciągnikami podjeżdżał, ale my byśmy musieli wozić tą jedną osiówką, ona jest też, no jakby to powiedzieć, jest no mała do wożenia ziemi, to jest słaba licha, nie do tego, no nie. Tak, przy ziemi, no, przy tych kamieniach... I co, wrzucisz parę łyżek... Ale momentalnie by się zniszczyła. Tak, parę łyżek, a tutaj... Lepiej się dogadać. Czteroośka przyjeżdża, kiper odjeżdża, a my sobie tylko rozwalamy. Tak, nasze tak naprawdę tutaj jest tylko zużycie ciągnika i paliwa w tej kwestii. A tutaj i obliczyłem, bo właśnie mówiłeś, ile mniej więcej jest, no ale jak przerwał nam ten pan tutaj, to powiem wam, ile jest tych ciężarówek w sumie tutaj wszystkich. Bo pod nami. Pod nami. I przed nami. W sumie 27 ciężarówek, 4 osie przyjechało, 25 stąd i wcześniej kupiłem jeszcze dwie ciężarówki, co rozwalałem New Hollandem. No. To już 27 ciężarówek macie. To dość sporo. Także dość sporo. I to nie koniec. I to jeszcze nie koniec, no bo tutaj jednak trzeba tej ziemi... Widzicie, jakie to mamy? Dopiero teraz mamy tutaj poziom z podwórkiem, no nie? Mhm. A jakbyśmy coś zaczęli gdzieś stawiać i po prostu stawiać tam, no to ta woda wszystko by szła przez tam garaż, wiatr, co postawimy, kiedy tam rok czy dwa, no nie? Mhm. Więc by to było, czy tu będzie garaż, czy nie garaż, czy jakieś silosy postawimy i do tego wiatra, cokolwiek, nie wiem co będzie, ja nigdy nie planuję. Nie planowaliśmy tej ziemi, bo byśmy te rolki usunęli, no nie? No. A to było nagle, rano 8 godzina i bez zastanowienia. Bierzemy, pogoda była, bo wcześniej chcieliśmy, nie udało się, bo nie mogli wjechać, bo było bardzo mokro, bo deszcze padały, burze przechodziły. Dało się wjechać, chcieli przywieźć, no to nie ten. Później tam to będziemy brać te rolki od tej strony, czyli przewieziemy sobie, bo teraz już jesteśmy uwolnieni, bo już jak widzicie, tam mamy dużą pryzmę rolek. No nie, pryzmę, jak to powiedziałem. Skupisko. Skupisko, no kupeczka duża rolek. No.
Więc będziemy się starać część przewieźć tam, część pójdzie do spasenia, więc zaczynamy, bo dużo gadam na urodzie. Pierdolity, pierdolity, a tu co robić? No, a nie tylko. Polimy sprzęta. Trochę tutaj z perspektywy przed ciągnikiem. Trochę postaram się tam kamerę do brata, do ciągnika. Kilka słów jeszcze niech się wypowie, jak maszyna tutaj pracuje. Jak widzicie, mamy tu różną mieszankę ziemi. Najlepsza to jest oczywiście ta z tym kamieniem, którego jest tutaj dość sporo, bo momentalnie tu po wyrównaniu, po deszczach, po wszystkim to się utwardzi i będzie... O kurde. I będzie naprawdę równo, można będzie spokojnie tutaj jeździć, układać już coś. A jakby była czysta ziemia, to wiecie, to się zapadać będzie, póki się to nie utwardzi. Ale jak znowu dużo napada, to ona się zmięknie, jak się wjedzie. A na tej będzie całkiem inaczej. Brat, widzę, po pół łyżki bierze, żeby nie obciążać ciągnika. Na spokojnie sobie tutaj pod górę podrzuca. No i tak mówiłem, no tu jest taka bardziej ziemia już z takim błociarem, z trawą, z jakimiś korzeniami, z takimi różnymi rzeczami, taka błotnista, ale jest też sporo kamyków wapiennych, widzicie konkretne kolosy i też będą, wyrówna się jej, będzie elegancko. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj, pamiętacie może kilka, no nie, no nie kilka, ale trochę wstecz lat, tutaj była wywożona ziemia ogólnie, ale no widzicie, co się porobiło. Momentalnie zrobił się tu staw, bajoro, kilka razy wjechało się ciągnikiem i już jest problem, dlatego z powrotem tutaj tej ziemi dowozimy, dorównamy, żeby to wszystko było eleganckie. Sławek! Światła! Tak? Aha. Rozumiem. Ale to idzie. Naprawdę, Renault, fajny sprzęt. Konstrukcja zwarta, toporna. Ciągnik, kurde. Tutaj z pełnymi łychami by zapierniczał, ale po co go przeciążać? Po co coś niszczyć i psuć, prawda? Powiem wam, nie jest ciekawie. Trochę się boję po tej stronie stać, bo to jednak przechylone, może się obalić. Dobra, żeby was tutaj nie zanudzać z tej strony, na chwilę przerwę. Zobaczymy, może coś będzie, jakaś mocniejsza akcja, to wtedy włączę kamerę. A tak to spróbuję coś tam, żeby brat dograł i dopowiedział swoje.
teraz moja perspektywa, tak? Tak, witajcie. Witajcie od Kordowa. W końcu kolejny raz się pokazuje. To jest Agromax YouTube, mój brat. Aby ktoś nie wiedział. Twórca kanału Agromax YouTube. Tak jest. Twórca właściciel. A ja to tylko sprzątam. I pokazujesz, co robisz. I tak wam wspominałem. Będziemy tutaj zasypywać tak naprawdę ten staw, co nam się tutaj robił. Bo tu się tak, trochę gnojówki, deszczu masakrycznie dużo i tam glina jest i po prostu nie dało, to taki pusty plac stał i nie dało się z tym żywcem nic zrobić. A jeszcze, żeby to powiedzieć, trzeba zrobić jakieś szambo na ten odpływ tej gnojowicy z tego, z płyty, no bo nie, z tej gnojówki, no bo tego jeszcze nie dorobiłem się, a nie wiem, kiedy to będzie teraz. Kwestia czasu, jak zawsze u nas. I pieniędzy. Pieniędzy. Na razie rozrzucam ziemię. No może coś tu się, jakieś rolki ze słomą może będą, czy coś, aby tu jeszcze nawiózł i do żniw to przygniótł. Dobrze, uwiódł. To bardzo dobra inicjatywa, bo wtedy można by tu było spokojnie brodło ułożyć, tak jak było to kiedyś. Z nami w poprzednich latach. A potem się to zrobiło się coraz gorzej. Te lata coraz mokrzejsze. Nie ma tych zim takich i po prostu pada i się robi taki stawik. Ni stąd, ni zowąd. A ta ziemia z kamieniem nam najbardziej tu pasuje też, no nie? Szybko się ubije. No. A dlaczego? Złoży skorupę. Dlaczego ja bierę tak po troszeczku, no? Bo ktoś się zapyta, czego nie ten, nie wpadniesz tu naraz i ten. No niestety to tutaj jest czteroośka cała ziemi, no to a tam druga, no jak to przepchasz ciągnikiem, to połamiesz wszystko, porozwalasz albo urwiesz i tak, po troszeczku. Tam już widzę, mamy odkręcone, trzeba przykręcić. Aha, no, a to. Po troszeczku bierzemy i w międzyczasie ugniatamy to, co jest rozgarnięte, więc mi się zdaje, że chyba robię najlepiej. Tak, może tak kilka słów o renówce. Wypowiedzcie, no. No chodzi, no. Renówka chodzi, tur chodzi, no. To jest stary ciągnik z mojego roku chyba bodajże. To, nie, 8-9. No rok no, nowsza. Więc tak czy siak, rok młodsza ode mnie, stary ciągnik, wielu powie, że stary trup, ale jary, ale dobrze sobie radzi, jest typowo mechaniczny. Ja na razie lubię takie sprzęty, bo nie stać mnie na elektryczne, a potem na ich naprawy. Taka mała dygresja. No i co, jak się zepsuje, no się naprawia, no i tyle, no co zrobić, no. Jedzie się dalej. Robią to wszyscy posiadacze i starych, i nowych traktorów. Bo co na serwisie głównie stoją? Nowe traktory. Nie stare. Ja nie widziałem na serwisie klasa żadnej redówki. No bo gdzie zrobić redówkę? W klasie. Ja nie widziałem na serwisie na YouTubie, na serwisie Fenda starego LSA czy LS. Tylko widzę nowe defendy, no nie? Wario. No. Czyli coś w tym jest. Ale jakby mnie było stać, kupiłbym se nowego, oczywiście. Ale to nie stać, że zadłużyć się i mieć, albo na wniosek, tylko po prostu ja bym nie odczuwał. Mieć własne pieniądze, ja bym nie odczuwał takich gdzieś 300-400 tysięcy wydać lekką ręką, to bym sobie kupił, no nie? Ale to mało kto takie ma pieniądze, nieistotne. Renóweczka ładnie tutaj się sprawuje, bo jest ciężka, mocna, nie podnosi, jak przewozimy nawet całą łyżkę, nie podnosi tyłu, ciężka, mocna, tu też sobie radzi. Jest tak samo zwartym ciągnikiem, napędy wszystkie pracują równo, no. Ciągnik nie grzebie, idzie równym tempem każde koło,
tylko jest sprawny. No każdy będzie dobry. Dopiero jak się zacznie pierniczyć, to każdy... A potem każdy jest, no, ma nerwy, no bo kurczę, kto trzeba robić, a to ciągnik jest zepsuty. No ale... Ale zrobi się jeździć. Takie są uroki życia na tym świecie, że wszystko się psuje. Wszystko się psuje. Nie prędzej, to później, ale wszystko. Nawet i humor sąsiada. Tak. A, no to tak. Nawet i samoloty się psują. Choby się psują. Wszystko się psuje. Ale nie tak jest? Tak naprawdę. Niektóre młode dziewczyny już są od podawna zepsute. Z wiekiem też się psują. No. To tylko chłop wiecznie młody. Robi uczelnie, jak to zawdziewają się jak stare ogórki. Co robię? Zawdziewają się jak stare ogórki. Słoiku? To baby? No. Boże, ja tam nie wiem. Leży jak odrabi. My to zawsze z humorem. Ja powiem wam tak, że jak się, jestem u brata na vlogu, nie lubię się wypowiadać tak sztucznie, co ja to nie mam wiedzy albo coś. Nie lubię takich rzeczy. Mam wiedzę, to mam, nie mam, to nie mam, bo zaraz mnie ktoś zacznie oceniać. A tak to pośmiać się możemy. Tak. Taki spojski typowy klimat. Tak się żyje u nas na wsi. Nie, a nie jakiś tam, jak to tam czytam o kanale, że jest kanał merytoryczny o rolnictwie. Mój kanał był merytoryczny o wszystkim, o pierdołach. Teraz jest to na brata kanale. I o pierdołach merytorycznie możemy rozmawiać. Tak. A jeśli chcesz wiedzieć, co się dzieje u nas na wsi, czyli w gospodarstwie u nas, zapraszamy. Po drodze odwiedzić, napisać do brata. Z jakąś flaszką, z jakimiś piwami, jakimś sześciopakiem. Albo jakimś winkiem dobrym. Tak. Pogadamy, pośmiejemy się. Czy nawet po drodze zajechać, jak jest czas. Tak. Albo jak coś robimy gdzieś na jakichś łąkach czy polach, zatrzymać się, przywitać się. Kilka słów wymienić. Tak. Wymienimy poglądy, spostrzeżenia. I tyle. A nie tam od razu w nerwach, bo ten kanał lepszy, ten kanał gorszy. Ten jest mądry, a ten głupi, no. Jak dla mnie to... Każdy ma to, co chce i lubi. Tak. Jeden będzie mówił tylko tak, a drugi bez humoru, no vlogi bez humoru, no, może to niektórzy lubią. Nie, powiedz mi, podłączyłeś akumulator, nie? Ej, bo nie miałem czasu. No ja zaraz podłączę. Mogę zapierdzielą mną z tobą od rana. Tu ziemia, tu tej rolki, tu jeszcze byłem po folię, no co chwila coś, cały czas, a wiadomo, zadawanie gnój. A jeszcze musimy paszy nawieźć na wieczór. Zrobi się, ale obecny moment raczej kończymy. Dlaczego? Bo mamy już dość długi czas. Jak dość długi, jak ja chcę porozmawiać z widzami? Jak chcesz z nimi porozmawiać, to się umów z nimi na kawę. Albo zacznij nagrywać na swój kanał, tak? No, albo zacznij filmiki po godzinie. Jak ktoś to w ogóle będzie oglądał. No, no właśnie. Dobra, z mojej strony na razie. A z mojej strony cześć, witam was, oddawak. Sławek vlog, nie vlog. Jak robić z YouTube? Upadły kanał. Jakoś to leci. Co robimy dzisiaj? Ale to co mówię, to na kanale to już wiedzieliście. To co zawsze. Nie palimy głupoty, czy i jedziemy do przodu. Tak. Nie będziemy mówić, jaka mamy wydajność hektara, bo to jest śmiech. Nie będziemy mówić, jaka jest wydajność mleczna krów, bo to jest błasa lada. Nie będziemy mówić, Ile mamy hektarów? Jakie mamy przyrosty dzienne świń, ani byków? Bo to jest koszmar. My będziemy po prostu robili to, co chcemy i pokazywali to, co chcemy. Każdy robi swoje. Tego, czego nie chcemy, nie pokazujemy, bo nauczyliśmy się tego od innych kanałów, że tylko pokazują wszystko, co najlepsze. A to, co najgorsze, to najlepiej, żeby nikt o tym nie wiedział, nie widział. Także my też tak będziemy podążać tym tempem. Ale kończymy. Ranówka najlepsza. Ranówka najlepsza. I twój niemiecki Ursus. Tak. Ursus. Nie ginu, kto powie, że jest zły. Ursus jest najlepszy. Ursus jest najlepszy.
Ursus jest potęgą, był i będzie. Powiem i legendą. Tak. Bestia współpracy. Teraz jest legenda. Legenda. No. Hej. No. O, o, o. Hej. Dobra. Powiem ci tak. Masz Ursusa, a chciałeś mieć legendę, no i bądź. Mam legendę. Bo teraz Ursus jest legendą. Dobra. Przymyta się, cześć, nara.